opowiem wam książkę, moją książkę. Krzysztof Lewandowski. Witam was serdecznie. Kolejny odcinek opowiem wam książkę, moją książkę. Karol Godula, Zostać milionerem. Powoli zbliżamy się do końca naszego cyklu. Była mowa o tym, w jaki sposób Karol Godula się kształcił, w jaki sposób stał się inwalidą, jak rozwinął swój wielki przemysł, jak wkroczył na wielkie polityczne i europejskie salony. Tym razem powoli będziemy się już zbliżali do końca jego niezwykłego, burzliwego życia. Rok 48 był wyjątkowy. Przeszedł do historii jako wiosna ludów, a zaczęło się od sprawy zupełnie banalnej. Zaczęło się od tego, że po prostu zaczęło brakować żywności. Był nieurodzaj ziemniaka, a ziemniak w tamtym czasie stał się kluczowy. Dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co przywiózł Krzysztof Kolumb z Ameryki, zupełnie zmieniło Europę. Bo po pierwsze, ziemniak był zdecydowanie bardziej wydajny, aniżeli zboża, które wcześniej hodowano, a ponadto był bardzo łatwy w przechowywaniu. Wystarczyło go kopcować na polach i całą zimę można było otrzymywać bardzo pożywny pokarm. W roku 48 coś się wydarzyło. Miało nie być ziemniaków. Dla wszystkich wielkich przedsiębiorców stało się jasne, że kłopot będzie przede wszystkim tam, gdzie są wielkie skupiska ludności, w fabrykach, w hutach. I tak się też stało. Trzeba było podjąć decyzję, co zrobić. Czy robotników zwalniać, czy być może próbować wyciągać za skórniaki i utrzymywać ich jak najdłużej. Kryzys spowodował nie tylko kłopoty w rolnictwie, ale także we wszystkich gałęziach przemysłu, co zwykle zawsze ma miejsce i co przecież także przeżywamy. Mamy w pamięci wiele różnego rodzaju kryzysów, ale ten z roku 1848 był wyjątkowy i doprowadził do wielkich ruchów ludowych w całej Europie. Król pruski wzywał przedsiębiorców do tego, by nie zwalniać ludzi. I tak postanowił m.in. Karol Godula. Tymczasem jego wielki konkurent Donnersmarck nie miał absolutnie takich planów. Po prostu zwalniał ludzi i uważał, że to ich problem, w jakiś sobie sposób poradzą w nowej gospodarczej rzeczywistości. Król wobec tego pisał do Donnersmarcka i wskazywał, że na przykład Karol Godula zachowuje się zupełnie inaczej. No jakaż to była potwarz, że wielki Donnersmarck ze wspaniałej rodziny, z wielkimi tytułami, honorami jest porównywany do syna leśnika z Makoszów na terenie dzisiejszego Zabrza. Cóż było robić? Donnersmarck odpisał, że Karol Godula nie posiada dzieci, żyje skromnie, w związku z czym może sobie pozwolić na takie fanaberie, jak utrzymywanie robotników w czasach wielkiego kryzysu. Ten nie się zachował. I możemy rzeczywiście stwierdzić, że to zdarzenie miało miejsce i możemy stwierdzić, że o Karolu Goduli mówiło się głośno nawet na berlińskim dworze i że oto ten diabeł z Rudy, bezwzględny, krwiopijczy kapitalista zmieniał się w osobę, dla której robotnicy stawali się ważni. Rok 48 na Górnym Śląsku to także czas chorób, które tutaj się rozprzestrzeniały, a tymczasem Karol Godula się zakochał. I zakochał się w dziecku, w maleńkiej dziewczynce. Wiadomo, że była wychowywana przez Emilię Lukas, gospodynię Karola Goduli, i wiadomo, że jej matka oddała ją na wychowanie, ponieważ miała drugiego męża, więc Joanna była półsierotą i albo ich nie było na to stać, albo z jakiegoś względu doszli do wniosku, że mogą oddać Joasię na wychowanie. Na pewno mieszkała w folwarku Karola Goduli, no i się zaprzyjaźnili. Legenda mówi, że była pierwszą osobą w życiu Karola Goduli, która wręczyła mu polne kwiaty. Karol Godula wzruszył się bardzo i doszedł do wniosku, że cały swój majątek zapisze tej małej, niepozornej, uśmiechniętej dziewczynce. Ale jest i inna teoria, o której zaczęto ostatnio szeptać tu i ówdzie w środowiskach godulowych. Bardzo prawdopodobne, że mama Joasi pracowała wcześniej jako gospodyni Karola Goduli. I być może się zakochała i być może z tej wielkiej miłości urodziła się maleńka Joasia. No i zrobił się skandal, a ponieważ Karol Godula był dość bezwzględny, wyrzucił gospodynię razem z małym dzieckiem ze swojego folwarku. Niedługo później oblubieniec mamy Joanny zmarł i oto Joasia została sierotą, a jej matka zaczęła żyć w biedzie. Z
czasem być może wyrzuty sumienia poruszyły Karola Godulę i postanowił przyjąć dziewczynkę do swojego domu i zająć się jej wychowaniem, a później zapisać jej swój cały gigantyczny majątek. Kiedy już Karol Godula tak właśnie postanowił, wezwał swojego adwokata, niejakiego Szefera, i razem pracowali nad testamentem, który przeszedł do historii, wielokrotnie był cytowany, wielokrotnie był omawiany, zaczęli uciekać z Rudy przed straszną chorobą. Pojechali do Wrocławia i tam Karol Godula umarł, a Szefer z Emilią Lukas, z gospodynią, mieli zająć się małą Joanną, która stała się spadkobierczynią gigantycznego, niewyobrażalnego majątku. Warunki były takie, że ma osiągnąć pełnoletność i ma wyjść za mąż, ale żeby to się mogło stać, trzeba było Joankę ukrywać w klasztorze sióstr urszulanek, ponieważ wielu było zainteresowanych tym, żeby te warunki spełnione nie były. Wówczas majątek Karola Goduli przeszedłby na jego rodzinę. Oczywiście to nie było tak, że Karol Godula innym nic nie zapisał. Pamiętał zarówno o robotnikach, którym zapisał część swojego majątku, pamiętał także o rodzinie. No ale ta największa, gigantyczna część została przeznaczona dla Joanki. A jak z majątkiem poradziła sobie Joanka? O tym opowiem Państwu w ostatnim odcinku naszego cyklu. Opowiem Wam książkę, moją książkę. To już będzie podsumowanie. To będzie finał tej wielkiej godulowej opowieści. To będzie opowieść o tym, co wydarzyło się po śmierci Karola Goduli. To będzie opowieść o tym, jak pamięć o nim przetrwała i powtarzamy ją przez następne pokolenia i ciągle jesteśmy pod wrażeniem jego wielkiej legendy i wielkiej opowieści. Tak więc Karol Godula zmarł we Wrocławiu. Do dzisiaj znajduje się dom pod Gęsią, który niektórzy wspominają jako to niezwykłe miejsce. Podobno mieszkał tam także Fryderyk Chopin. Jest to miejsce niezwykłe, warto je odwiedzić. Na pewno ci wszyscy, którzy kochają historię Karola Goduli, mogliby to miejsce zobaczyć, zwiedzić. Może warto się zastanowić nad szlakiem Karola Goduli i tam z pewnością także ta willa we Wrocławiu powinna mieć swoje miejsce. Warto mieć świadomość, że Wrocław był jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych, prężniejszy, potężniejszy aniżeli na przykład Berlin. Ciekawostką jest, że biskupstwo we Wrocławiu swoim zasięgiem obejmowało także Berlin. Dzisiaj zupełnie rzecz niewyobrażalna. No i uniwersytet w Berlinie, w którym pracowało wielu laureatów Nagrody Nobla, był także jednym z najważniejszych ośrodków nauki w Europie. Stąd Karol Godula, chcąc zrobić swoje interesy, od czasu do czasu musiał przyjeżdżać do tego miasta. Tam dokonał swojego żywota i tam zrobiono jego grób. Bardzo prowizoryczny i niewielki. I co ciekawe, przez kilkadziesiąt lat tam spoczywał na cmentarzu w niewielkiej, skromnej mogile. I wielu mogło się zastanawiać, no cóż takiego się stało, że tak wielka postać, tak wielki bogacz Karol Godula ma tak skromny i niewielki grób. Być może wynikało to z tego, że niczego nie mogła z tym zrobić Joanka, która była przecież dzieckiem, a z kolei rodzina szczerze go nienawidziła, no bo jak to się mogło zdarzyć, że swój majątek zapisał niespokrewnionej ze sobą dziewczynce. Nienawidzili go także jego wielcy patroni z przeszłości, balestremowie, u których pracował przez lata. Oni też byli przekonani, że jest przecież oczywiste, że wszystko to właśnie im zawdzięcza i to im zapisze wielki swój majątek. Karol Godula uważał jednak inaczej. Uważał, że to balestremowie swój majątek zawdzięczają jemu i powinni być wystarczająco zadowoleni z tego, że tak wielki geniusz przemysłu pracował dla nich i dzięki temu mogli stać się jedną z ważniejszych rodzin w Europie, która z czasem zaczęła odgrywać kluczowe role w europejskiej polityce, a Franciszek został szefem parlamentu Rzeszy i stał się szefem największej niemieckiej partii Centrum, która odgrywała ogromną rolę w życiu politycznym nie tylko później Zjednoczonych Niemiec, ale całej Europy. Wydawać by się mogło, że pamięć o Karolu Goduli umrze, dlatego że zdecydował on, by wszystkie dokumenty, które po nim zostały spalone. Nie zachował się również żaden jego wizerunek, ponieważ go nienawidził. Był mężczyzną oszpeconym. Nie chciał, żeby go malowano, rysowano. Nie chciał, żeby o nim pamiętano.
No ale przez ten swój niezwykły testament zaczęto o nim mówić w kolejnych pokoleniach. Był co prawda taki czas, kiedy trochę o nim zapomniano, no ale legenda znowu odżyła i ciągle jest mnóstwo osób, które pasjonują się tą niezwykłą postacią i mówi się o tym, że koniecznie powinien powstać film fabularny o Karolu Goduli, żeby przybliżyć całemu światu naszą górnośląską historię i przybliżyć światu tą niezwykłą postać. Chłopaka z prostego ludu, który stał się milionerem, a później cały swój majątek zapisał dziewczynce z ludu, która nie była z nim w ogóle spokrewniona, tylko dlatego, że dała mu polne kwiaty. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny, już ostatni odcinek naszej opowieści o Karolu Goduli i mojej książce. Dziękuję za udział w tym projekcie firmie Wasco i Wojtkowi Wajdzie. Bez nich trudno byłoby to wszystko zrealizować.